Beniaminek, ale jednocześnie drużyna w gazie. Miasto Szkła Krosno wygrało 3 ostatnie spotkania i z bilansem 3 zwycięstw i tylko jednej porażki okupowało górne lokaty tabeli PLK. Anwil Wocławek potrzebował natomiast wygranej po ostatniej wpadce w Dąbrowie Górniczej. Gospodarze dobrze rozpoczęli mecz, głównie za sprawą Pawła Leończyka, ale goście twardo stawiali opór i w początkowej fazie spotkania prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Anwil wygrywał po pierwszej kwarcie 16-12, a na przerwę, dzięki trójce Kamila Łączyńskiego, schodził z wynikiem 31-26. Obie drużyny grały niestabilnie w ofensywie, ale jako pierwsi przełamania dokonali koszykarze z Krosna. Rozgrywający Royce Woodridge oraz skrzydłowy Karim Maddox łatwo znajdowali pozycję do rzutów, a gdy wsadem w kontrze popisał się Szymon Urduch, krośnianie wygrywali nawet 44-35. Na czwartą kwartę schodzili natomiast z prowadzeniem 49-43. Żeby wygrać, włocławianie musieli otrząsnąć się z marazmu, a w drużynie musiał znaleźć się ktoś, kto weźmie na siebie ciężar zdobywania punktów. I znalazł się. Paweł Leończyk najpierw zaliczył 8 punktów z rzędu, a w ważnym momencie trafił także za 3, co wyprowadziło Anwil na prowadzenie 61-56. Goście doprowadzili jeszcze co prawda do remisu, ale w kluczowej akcji skutecznym wejściem na kosz popisał się Michał Heliński. Jeszcze tylko 2 wolne dorzucił Fiodor Dmitriew i Anwil, wygrywając 65-61, mógł cieszyć się z drugiego zwycięstwa w sezonie.